Cześć, z tej strony Wojtek, a dzisiaj pomówimy sobie o książce, której chyba nikomu nie trzeba przedstawić, czyli Mark Ripeto, Praktyka Programming. A to dlatego, że jeżeli ktoś z was interesuje się, interesował fizjologią sportu, programowaniem treningowym i szuka informacji na ten temat na grupkach facebookowych, instagramach, blogach czy na YouTubie, na pewno gdzieś natknął się właśnie na tę książkę. Jak nie w rankingach, o najlepszych książkach, to w cytowaniach albo odpowiedziach typu jaka książka na początek, jaka książka, żeby zostać trenerem personalnym. No właśnie tam się pojawiało. Dzieje się tak dlatego, że Mark Ripeto wprowadził takie rozszerzenie do wykresu, który przedstawia poziom zaawansowania sportowca od poziomu, jak skomplikowany musi być plan treningowy dla niego. I on właśnie od tej podstawowej grupy, czyli poziom początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany, wprowadził jeszcze poziom elit, czyli poziom elitarnych sportowców, który bardzo dobrze się przyjął i zaczął być stosowany szeroko. A czego dowiecie się z tej książki? Na pewno tego, jak przyporządkowywać sportowców do danych grup. Czyli jeżeli mamy sportowca A, który progresuje w danym okresie, to będzie należał do tej jednej grupy. Dodatkowo, czym charakteryzują się te wszystkie grupy? Jakie są podstawy, a co musi być specyficznego w każdej z nich, aby osoby mogły nadal progresować? I jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli jak wracać do treningu po przerwie. Czyli na przykład dostaliśmy tam kontuzję, nie ćwiczyliśmy miesiąc, dwa i teraz z książki dowiecie się, co w naszym ciele uległo zaniknięciu, no i jak wrócić do tego treningu, żeby nie zrobić sobie krzywdy. A czego się z tej książki nie dowiecie? No to chociażby, pomimo że po części jest tam zawarte, to jak tak stricte ułożyć plan treningowy? No tam nie mamy przedstawionych badań, chociażby jak powinna się zachowywać objętość, częstotliwość, intensywność, czyli ta nasza złota trójca, no co też prowadzi do tego, że nie jesteśmy sobie w stanie na podstawie tej książki ułożyć plan. Plus, niby jest tam opis, jak pracują nasze mięśnie, co ulega adaptacji, jak pracują nasze systemy dostarczania energii, no ale jednak jest to opis słowny z paroma obrazkami, więc no myślę, że większość osób po prostu tego nie zrozumie. Jeżeli ktoś nie umiał tego wcześniej, no to po przeczytaniu tej książki nic się nie zmieni. Chociażby taka symulacja na YouTubie tych procesów 3D, no trwa parę sekund, a na pewno dla wszystkich będzie bardziej zrozumiała. No i na zakończenie, dla kogo jest ta książka? Nie dowiecie się z niej dokładnie, jak funkcjonuje nasze ciało w obliczu treningu. Nie dowiecie się z niej, jak rozpisać dobry plan treningowy. Sięga się po nią głównie dla zrozumienia, po co zostały stworzone bardziej zaawansowane metody treningowe i kiedy powinniśmy je wdrażać. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie, a chcielibyście się dowiedzieć, no to właśnie ta książka została stworzona dla was i możecie ją wtedy sięgnąć.